świąteczne dekoracje, zapach grzanego wina i domowych pierników, kolorowe stoiska z zabawkami, kartkami i roztaczającymi świąteczną aurę aniołami. To znak, że w Zabrzu rozpoczął się trzeci jarmark świąteczny. Jest 20 domków, w których możemy kupić od zdrowej żywności po prezenty. I między innymi w żywności to mamy zagranicznych gości, czyli litewskie wędliny, węgierskie kurtosze, a nasze krajowe to są miody z gór, sery z Istebnej oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy robią ozdoby świąteczne i drobne prezenty. Uroczystemu otwarciu jarmarku towarzyszyły występy dzieci, konkursy z nagrodami oraz koncert chóru Przebudzenie. Jesteśmy co roku, 2 lata pod rząd córka młodsza występowała, w tym roku występuje inne przedszkole, ale i tak przyjechaliśmy, bo bardzo, bardzo nam się podoba ta impreza. Spotykamy się ze znajomymi tutaj i nasze dzieci występują, tak jak w przypadku mojej wnuczki, właśnie jako Śnieżynka występowała, także bardzo wesoło. Bardzo polecam wszystkim i proszę, żeby zawsze co roku był taki jarmark. Największą radością dla najmłodszych było spotkanie ze Śnieżką i parada świętego Mikołaja. Są aniołowie! O zbliżających się wielkimi krokami świętach Bożego Narodzenia w Zabrzu przypominają także świecące dekoracje oraz ogromna choinka. Zabrze od wielu lat stara się stworzyć klimat, stworzyć atmosferę właśnie wokół tych najpiękniejszych świąt. Świąt pełnych miłości, pełnych ciepła. Chcemy, żebyśmy zauważyli w tym czasie drugiego człowieka i myślę, że to takie najfajniejsze przygotowanie wspólne, razem, my, Zabrzanie, gdzież można piękniej, jak nie przy naszej zabrzańskiej choince. Wielki finał bożonarodzeniowej akcji Idą Święta odbędzie się 18 grudnia. To jest też ważny moment dla mieszkańców Zabrza, dlatego że wtedy w tym dniu spotykamy się, przekazujemy betlejemskie światło pokoju. Pani prezydent przekazuje mieszkańcom, śpiewamy wspólnie kolędy, mamy wigilijny poczęstunek w postaci pierogów i barszczu. I oczywiście cały czas w tle z nami działa jarmark i te wszystkie smakołyki, które tutaj na Placu Wolności przygotowało Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Najmłodszych mieszkańców Zabrza zapraszamy także na spotkanie ze świętym Mikołajem, które rozpocznie się 6 grudnia o godzinie 12 na Placu Wolności.